Witam Was wszystkich ponownie na kanale Patryk2703 i śpieszę do Was z takim króciutkim, treściwym materiałem. Bardzo często na transmisjach live yy, zadajecie mi pytanie osoby, które nie lubią chodzić na siłownię, osoby, które nie lubią trenować, osoby, które nie chciałyby mieć nadmiernej masy mięśniowej, osoby, dla których moja masa mięśniowa jest za duża, osoby, które nie za bardzo yy, chciałby biegać, nie za bardzo lubią jakąś ciężką aktywność fizyczną, nie mają problemów z prowadzeniem diety, ale nie lubią trenować. Co ja bym im poradził, żeby poprawić swoją sylwetkę, żeby w jakiś sposób lepiej wyglądać i przede wszystkim żeby być zdrowszym, żeby lepiej się czuć. I pierwsze co bym im poradził, to oczywiście wprowadzenie diety, bo ja uważam, że dieta też 70% sukcesu. Ale jak już wcześniej wspominałem, te osoby nie mają problemów z prowadzeniem diety. I teraz tak, trzeba włączyć jakąś aktywność fizyczną, ale te osoby nie lubią żadnej aktywności fizycznej. Mówimy tutaj o cięższej aktywności fizycznej. I co ja bym zrobił? Ja bardzo często korzystam z takiego narzędzia, jakim są spacery. Jest to wspaniała, niedoceniona aktywność fizyczna. I oczywiście przez wiele osób spacery mogą wydawać się stosunkowo łagodną formą aktywności fizycznej, a więc, że. Co mogą przynieść takie spacery? Przecież to tylko spacerowanie. Powiem Wam, że spacery, jeżeli chodzi o spacery, to jest coś, co się zaleca wszystkim. To nie jest tak jak bieganie, bo nie wszyscy mogą biegać. tak? Tu trzeba sobie zdawać z tego sprawę, i doświadczony trener personalny zdaje sobie z tego sprawę, że nie wszyscy mogą biegać. Ludzie z pewnymi problemami nie mogą biegać, a spacery może robić. Każdy. I tutaj, mimo tego, że wydaje się to, jak już wcześniej wspomniałem, bardzo łagodna forma aktywności fizycznej, to regularne spacery mogą przynieść wiele korzyści dla zdrowia. Ktoś od razu zada pytanie, jakie to są korzyści, czy mógłbyś wymienić patek, bo ja chciałbym skorzystać z tych Twoich rad. A więc przede wszystkim yy, spacery pomagają w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała. I tutaj już wiemy, że spacery dodatkowo z dietą będą zwiększać wydatek energetyczny. I będą poprawiać naszą, naszą sylwetkę. Ale nie tylko. Spacery poprawiają krążenie krwi, wzmacniają mięśnia, także wpływają korzystnie, co jest bardzo istotne, w, w przeciwieństwie do biegania wpływają korzystnie na układ kostno-stawowy. Dlatego wcześniej już wspomniałem, że bieganie nie jest dla wszystkich, a spacery oczywiście są dla wszystkich. W każdym wieku można spacerować. Teraz kolejnym aspektem, o którym trzeba wspomnieć, nie można tego pomijać, jest to zdrowie serca. I trzeba pamiętać, że regularne spacery pomogą tobie w utrzymaniu zdrowego serca. Więc chodzenie, chodzenie. Regularne spacery wzmacniają serce, poprawiają krążenie krwi, obniżają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, takich jak nadciśnienie tętnicze choroby wieńcowe, czy też udar mózgu. Ktoś powie, wow, dużo tego jest i już widzę, jak wyrywacie się na spacer. Ale Wam powiem, że to jeszcze nie jest wszystko, bo bardzo istotne dla ludzi, którzy mają cukrzycę, tutaj trzeba wspomnieć o regulacji poziomu cukru we krwi. Spacerowanie może oczywiście pomóc w regulowaniu poziomu cukru we krwi poprzez zwiększanie wrażliwości komórek na Insulina jest to bardzo znane. Jest to temat powszechnie znany, jeżeli chodzi o dietetyków, jeżeli chodzi o trenerów personalnych. Dlaczego? Dlatego też trzeba zauważyć, że spacerowanie jest szczególnie ważne dla osób, które mają już cukrzycę, bądź u osób, które mają ryzyko. Rozwoju tej choroby. Więc to jest bardzo, bardzo istotne. A więc spacery tutaj bardzo wpłyną na nasze zdrowie. I teraz ja uważam, że to jest najważniejszy ten aspekt, do którego teraz przechodzimy to jest zdrowie psychiczne. I tutaj trzeba zauważyć, że spacerowanie ma bardzo duży wpływ, pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Aktywność fizyczna uwalnia endorfiny. Które są naturalnymi substancjami poprawiającymi nastrój. I wam powiem, nie ma nic lepszego, i sam z tego bardzo często korzystam, jak już wspominałem wcześniej, spacerowanie na łonie natury. To jest coś po prostu pięknego, i oczywiście spacerowanie będzie tutaj w tym przypadku pomagać w redukcji stresu. Wiemy, jak w dzisiejszych czasach panuje stres. No, w pracy się stresujesz, w domu się stresujesz. Spacery pomogą Tobie to. Uregulować i naprawdę mega fajnie poprawią tobie ogólne samo, samopoczucie. Teraz bardzo istotne też jest dla, dla wszystkich: powinno być bardzo istotne wspomaganie układu odpornościowego, a więc regularna aktywność fizyczna, spacery poprawią funkcjonowanie układu odpornościowego, co oczywiście przy, przyczynia się do lepszej ochrony organizmu przed infekcjami, bądź też oczywiście przed. Chorobami. Ale nie wolno tutaj też pominąć bardzo ważnego aspektu poprawianie zdolności płuc, co jest bardzo, bardzo istotne, że regularne spacerowanie pomaga zwiększyć pojemność płuc, po, poprawić zdolność organizmu do dostarczenia tlenu do tkanek, co jest korzystne dla ogólnego stanu zdrowia. Podsumowując to wszystko, to spacerowanie jest jedną z najłatwiejszych form aktywności fizycznej, o czym wspomniałem już wcześniej, dostępną praktycznie dla wszystkich. Każdym wieku, a więc bez względu na wiek, jest to mega dobra aktywność fizyczna, która poprawi twoją kondycję fizyczną. Jest to taki początek, przyjęcia bardzo aktywnego trybu życia. A więc nie wiadomo, może później będziesz chciał biegać. Można powiedzieć, że zarazisz się tym sportem. I wcale ta zwiększona aktywność fizyczna, jaką jest niewątpliwie bieganie, nie będzie Ciebie przerażać. A więc tutaj niewątpliwie biega, e, spacery będą takim początkiem przyjęcia tego bardziej aktywnego e, trybu życia. I teraz ktoś powie, Patek, jak spacerować, ile spacerować? Tu musimy pamiętać, że jak ze wszystkim. Jak z dietą, spacerowanie to nie jest, yy, wiecie, raz w roku <gry> spacer i to wszystko. Patryk powiedział, że trzeba spacerować, ile się przejść raz w roku i to wszystko. Trzeba pamiętać, że regularność tutaj jest kluczowa. A więc coroczny, taki zwyczajny spacer, oczywiście może pomóc i, przy, pomóc i przynieść jakieś tam korzyści dla zdrowia. Ale bardziej wyraźne, oczywiście, korzyści przyniesie Tobie regularne, codziennie, codzienne spacerowanie albo yy, spacery powiedzmy kilka razy w tygodniu. No, ze trzy razy w tygodniu, tak po 45 minut przyniesie Tobie na pewno dużo, dużo większe efekty i zamierzone efekty. A więc życzę Wam powodzenia przede wszystkim w poprawianiu swojej sylwetki. Bo jak już wcześniej wspominałem na swoich live'ach kilkukrotnie, nie każdy chce być kulturystą. Nie każdy chce wyglądać tak jak ja i to jest dla mnie zrozumiałe. Ja wiem, że dla wielu kulturystów jest to niezrozumiałe. Bardzo często oni naśmiewają się z takich osób, które, które nie chciałyby mieć nadmiernej masy mięśniowej, ale ja sobie zdaję z tego sprawę jako doświadczony trener personalny. Zdaję sobie z tego sprawę, że są osoby, które po prostu nie chciałyby mieć nadmiernej masy mięśniowej, ale chciałyby się poczuć lepiej, chciałyby po prostu lepiej wyglądać. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Na razie, Czesi, do następnego materiału.